Cześć kochani, mamy już koniec lipca, więc czas na podsumowanie projektów z całego miesiąca. Ze mną jak zwykle jest paleta Too Faced Sweet Peach i w lipcu, chociaż miałam wrażenie, że używałam jej o wiele mniej, bo byłam na wyjeździe, na którym jej nie zabrałam i przez dosyć sporo dni się w ogóle nie malowałam, to się okazuje, że postępy są bardzo fajne i mam się czym wreszcie tutaj pochwalić. I zobaczcie sami. Duża dziura w jasnym cieniu i skończone dwa jasne cienie. Tutaj na miejsce tego Peaches & Cream wskoczył ten różowy cień, który używam na co dzień do utrwalenia bazy na powiece i mam go dzisiaj na sobie. Na miejsce nektaru wskoczył już cień z palety, którą mam zamiar zużywać w przyszłym roku, więc zabrałam się za coś następnego, za coś świeżego, więc bardzo się tutaj cieszę. Tutaj cienie były puste, ale skończył się kolejny cień, trzeci już, Just Peachy. I bardzo mnie to cieszy, bo nie bardzo za nim przepadałam i na jego miejsce wskoczył Bellini, też taki różowy cień. I ja sobie ten cień mieszam z tym fioletem takim trochę bardziej matowym i mam tą mieszankę dzisiaj na powiekach. Używam codziennie, myślę, że już w tym fiolecie niedługo wygrzebę dęko jakieś, ale tutaj bardzo się cieszę z tego postępu. Dwa dolne cienie tutaj w ogóle nieużywane, fiolet też używałam trochę, na początku go mieszałam z tym Bellini, ale był to bardzo błyszczący cień po zmieszaniu i stwierdziłam, że wolę coś mniej świecącego. Ten sobie wykorzystam do jeszcze jakiegoś innego mieszania z matem. Tutaj dwa kolejne cienie nieużywane. W brązie udało mi się wygrzebać dziurę do dna i ją mi się udało wygrzebać jeszcze tutaj z tym cieniem Just Peachy. W trakcie jego użytkowania cieszę się bardzo, że już taki duży postęp jest. I czarny cień, dziura się bardzo mocno powiększyła. Ja tutaj mam podgląd na laptopie, ona była taka malutka, a teraz jest naprawdę duża i widzę możliwość, że ten cień się zużyje w tym roku. Myślę, że całej palety ogólnie mi się nie uda zużyć do końca roku, bo mam zużyte dopiero 7 cieni, zostało ich 11. Więc tutaj dużo jeszcze mojej pracy, ale myślę, że będzie ona na tyle wygryziona, że będę w stanie dodać do niej inną paletę i zużywać ją w następnym roku. Trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że to uda mi się utrzymać taki poziom zużyć i jednak te postępy będą dosyć duże, zanim skończy się rok. Jeszcze sporo czasu przed nami, więc liczę, że jednak będą postępy. Ja Wam dziękuję dzisiaj za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!